Dziękujemy panie profesorze, wasza magnificencjo, panie profesor, panowie profesorowie, szanowni goście, szanowni państwo, zdajecie sobie sprawę, że jest strasznie trudno przemawiać po tak znakomitym mówcom, jakim jest pan profesor Marek Ziółkowski. Niemniej postaram się dać siebie wszystko, aby powiedzieć trochę o początkach instytucjonalnej socjologii w Poznaniu. I tak jak zacząłem, no, nikt z nas już nie pamięta Floriana Znanieckiego, ale tak jak pan profesor tutaj mówił, wielu z nas pamiętało tych, którzy w Poznaniu zdobywali swoje szlify socjologiczne, niezależnie z jakich ośrodków tutaj dzisiaj przybyliśmy. Wielu z nas może powiedzieć, że czy na tej sali, że jest wnukami, prawnukami Floriana Znanieckiego. Zatem niezależnie od tego, jak do tego dorobku Znanieckiego się odnosimy, bo jego recepcja niemal od początku była, powiem, zniuansowana, to z ważnych dla nas powodów chcemy o niej pamiętać i chcemy o niej mówić właśnie w takich momentach jak dzisiaj. I chciałbym skoncentrować państwa uwagę na pojęciu szkoły socjologicznej, które wydaje mi się jest zbyt rzadko poruszane w odniesieniu do socjologii poznańskiej lat 20. i 30. XX wieku, bo są różne paradygmaty, istnieją różne instytuty naukowe, katedry, grupy badawcze. Wywiązują się relacje nauczyciel-uczeń, ale nie we wszystkich warunkach powstają szkoły w nauce w ogóle. I w Poznaniu na przełomie roku 1919-20 zaistniał splot kilku niesamowitych okoliczności, dzięki którym powstała i mogła się rozwijać szkoła socjologiczna, która z definicyjnych względów może być zestawiana ze szkołą Durkheima, ze szkołą chicagowską czy ze szkołą frankfurcką. Istnieje bogata literatura na temat socjologicznego zjawiska szkół w nauce w ogóle, a szkoła Znanieckiego realizowała najważniejsze wymieniane w tej literaturze wskaźniki szkoły naukowej. Są to po pierwsze wykrystalizowanie się stosunkowo niewielkiej grupy praktyków danej dyscypliny, po drugie zaistnienie tych historycznych uwarunkowań sprzyjających jej powstaniu, rozwojowi. Po trzecie obecność założyciela, lidera. Po czwarte wytworzenie się relacji mistrz-uczniowie. Po piąte bliskie i częste kontakty członków. Po szóste przyjęcie określonego sposobu uprawiania dyscypliny i świadomość własnej odrębności. Po siódme i wreszcie powstanie mitu, legendy szkoły i funkcjonowanie jej pewnego rodzaju etykiety legitymizującej w jakimś stopniu działania tych, którzy odwołują się do tego mitu. Nie są to oczywiście rygorystyczne kryteria i tak na przykład o szkole chicagowskiej trudno powiedzieć, żeby tam wytworzyła się relacja mistrz-uczniowie, tak jak na przykład wytworzyła się ona w Bordeaux w szkole Emila Durkheima. Szanowni państwo, ten ważny czynnik sprzyjający powstaniu szkoły w nauce, jakim jest osobowość założyciela, pojawił się również w interesującym nas przypadku. Znaniecki niewątpliwie posiadał duży autorytet naukowy. Jako współautor głośnej monografii Chłop Polski w Europie i Ameryce, jako były wykładowca Wydziału Socjologicznego na Uniwersytecie w Chicago, bardzo dobrze obeznany w ówczesnych, najnowszych nurtach myśli filozoficznej i socjologicznej. I warto powiedzieć, że zanim podjął on współpracę z Thomasem, to studiował na Uniwersytecie Genewskim, na Uniwersytecie w Zürichu, gdzie na przykład uczestniczył w wykładach pedagoga Friedricha Ferstera czy psychologa Gustawa Schöringa. Brał udział na wykładach na paryskiej Sorbonie u Emila Durkheima, u André Lalande, u Luciana Lévi-Brulla. Po powrocie studiował także jeszcze na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
u takich osobistości jak Maurycy Straszewski, Stefan Pawlicki czy Władysław Heinrich. I w 1910 roku, czyli 4 lata przed współpracą z Thomasem, obronił swoją rozprawę doktorską Zagadnienie wartości w filozofii. A później aktywnie działał na przykład w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. I w ubiegłym roku obchodziliśmy stulecie wydania Chłopa Polskiego. I rzeczywiście był to ważny moment w biografii naukowej Znanieckiego, ale nie nastąpiłby on, gdyby nie to, co było wcześniej. Możemy też powiedzieć, że gdyby Thomas do współpracy nad tym projektem o polskich imigrantach w Ameryce, czy imigrantach z Europy w Ameryce zaprosił kogokolwiek innego, no to być może Chłop Polski w takim, na pewno w takiej wersji by nie wystąpił. Nie byłoby takiej noty metodologicznej. I warto o tym pamiętać. Oczywiście w Chicago Znaniecki poznał jeden z głównych ówczesnych ośrodków socjologicznych w świecie. Później dopiero nazwany Szkołą Chicagowską. Członkowie Szkoły Chicagowskiej długo nie wiedzieli o tym, że są członkami Szkoły Chicagowskiej. A członkowie Szkoły Poznańskiej już tak o sobie mówili w latach 20. i 30. I tam w Chicago zaznajomił się też z głównymi nurtami socjologii amerykańskiej, dostrzegł wagę prowadzenia badań empirycznych. I w tych swoich pracach prezentował już określone stanowisko na temat, czym jest rzeczywistość społeczna. I krytykował na przykład definiowanie rzeczywistości przez Herberta Spencera i inne teorie organistyczne. Krytykował, czy w dystansem odnosił się do szkoły Durkheima, czy koncepcji Wilhelma Wundta, natomiast z uznaniem wypowiadał się o pracach Bergsona. Wiemy, że przetłumaczył jego Ewolucję twórczą w 1913 roku. No i to stulecie nasze, to ono rozpoczyna się dla socjologii. On, Znaniecki, został już wcześniej, w 19 roku, rozpoczął kontakt z Uniwersytetem Poznańskim, ale do Polski powrócił w roku 1920 zamiarem zatrudnienia się na jednym z uniwersytetów w Polsce. To on na początku nie myślał o tym, że to będzie Poznań, ale ponieważ Uniwersytet Jagielloński jakoś tak zwlekał z odpowiedzią na jego zapytanie, czy chciano by go zatrudnić, więc a wcześniej uczynił to nowo powstały, być może bardziej otwarty na nowości, na nowinki w nauce Uniwersytet Poznański, więc rozpoczął pracę w Poznaniu i tutaj w marcu 1920 roku objął katedrę filozofii III, później przemianowaną na katedrę socjologii, filozofii, kultury. Szanowni Państwo, pojawienie się po raz pierwszy na polskim uniwersytecie socjologii jako kierunku studiów na pewno sprzyjało powstaniu nowej szkoły socjologicznej, zwłaszcza, że zajęcia miał prowadzić uczony, który przyjął wyróżniające się na tle innych koncepcji rozumienie socjologii jako nauki. Po raz pierwszy w Polsce rozpoczęło się formalne w ramach struktur uniwersyteckich kształcenie przyszłych socjologów. Co ciekawe, dzięki wpływowi Znanieckiego na socjologię z wcześniej rozpoczętych innych kierunków przenieśli się Tadeusz Czurkiewicz czy Józef Hałasiński. Oni od początku nie studiowali w Poznaniu socjologii, a też z Warszawy na wieść o rozpoczęciu studiów na tym nowym kierunku przeniósł się później, odegrał też ważną rolę w życiu Znanieckiego, Teodor Abel. I w przyszłości trójka tych badaczy to będzie należała do najbliższego grona najbliższych współpracowników Znanieckiego.
Według profesora Dulczewskiego seminaria znanieckiego miały bardziej elitarny charakter niż te wykłady, które udzielał studentom socjologii, ale także innych kierunków na Wydziale Humanistycznym czy na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. I w nich brało udział kilkunastu najbardziej zaawansowanych studentów i absolwentów, przede wszystkim socjologii, ale także innych kierunków, takich jak prawo, ekonomia, historia, pedagogika i filozofia, chcący prowadzić badania socjologiczne. I przykładowo Stanisław Kowalski do zespołu uczniów Znanieckiego wszedł najpierw jako student pedagogiki, a dopiero później został doktorantem socjologii. Uczniom Znanieckiego, niezwykle zasłużonym dla rozwoju późniejszego Polskiego Instytutu Socjologicznego, stał się także Józef Gidyński, prawnik, wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim. Jeśli na sali są jacyś socjologowie, to studenci socjologii, to chciałbym ich zachęcić do zapisania się do koła naukowego studentów socjologii. Poproszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, kto był przewodniczącym tego koła. To był m.in. Tadeusz Szczurkiewicz, Józef Hałasiński, Władysław Okiński czy Jan Szczepański. Także warto działać w kołach naukowych. A jakie pisano prace dyplomowe w szkołach Znanieckiego? Tytuły tych prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych odzwierciedlały jego zainteresowania badawcze. Dotyczyły historii, metodologii, teorii socjologicznej, socjologii wsi, socjologii miasta, socjologii wychowania, socjologii warstw i klas społecznych. I do 1939 roku Znaniecki wypromował 7 magistrów, 15 doktorów i 3 docentów, dla których właśnie przyjęło się mówić szkoła Znanieckiego. I pozwolą Państwo, że wymienię te osoby z imienia, nazwiska. Chciałbym, żeby one tu wybrzmiały, bo też wielu z nich znamy z różnych publikacji. I tak wśród magistrów byli to Jerzy Piotrowski, Władysław Okiński, Eleonora Odlanicka-Poczubutówna, Franciszek Pawuła, Witalii Stalejko, Urszula Węcka i Felicja Straszewska. Wśród doktorów Józef Moniuszko, Stanisław Orsini-Rosenberg, Józef Hałasiński, Walerian Adamski, Helena Erzepki, Franciszek Mirek, Jan Krzyżanowski, Alfred Merkert, Helena Miller, Zofia Śliwińska, Tadeusz Szczurkiewicz, Wiesław Kryński, Władysław Okiński, Jan Szczepański i Stanisław Kowalski. Wykształcił także w latach 30. 3 docentów, co było szczególnie ważne dla istnienia szkoły socjologicznej, ponieważ pozwoliło na reprodukcję kadr naukowych. I tymi, którzy obronili habilitację, byli profesorowie Mirek, Hałasiński i Szczurkiewicz. I dlaczego też można mówić o szkole socjologicznej? Między innymi dlatego, że ze wspomnień studentów Znanieckiego wiemy, że między sobą w rozmowach nazywali Znanieckiego mistrzem. Co nie przeszkadzało temu, że wykłady prowadzone były w otwartej i przyjaznej atmosferze. Znaniecki zachęcał studentów do krytycznego wypowiadania się na temat treści wykładów. Nie wiem, czy dzisiaj by to przeszło, ale zgadzał się na palenie papierosów w czasie zajęć. I też niektórzy jego uczniowie mogli zwracać się do niego po imieniu. I w tych zwyczajach dostrzegano właśnie wpływ amerykańskich zwyczajów, które Znaniecki mógł nabyć w Chicago. Powiem Państwu, że uczniowie Znanieckiego po latach wspominali, że on te wykłady podporządkowywał swojej twórczości naukowej. To, o czym aktualnie myśli, jakie książki pisał, to właściwie o tym mówił na wykładach. I na przykład profesor Kowalski przyznawał, że choć Znaniecki potrafił być świetnym prelegentem, to jego wykłady nie cieszyły się popularnością, gdyż, cytuję, były jakby poszukiwaniem wyrazu dla kształtujących się dopiero myśli.
Profesor Szczepański również przyznawał, że Znaniecki nie miał opinii fascynującego wykładowcy i wykłady zazwyczaj poświęcał omawianiu tego, nad czym obecnie pracował. Ale odmiennie postrzegane były jego seminaria i bezpośrednie kontakty. W czasie seminariów Znaniecki kierował indywidualną pracą studentów, wymagał formułowania własnych rozwiązań, a nie tylko referowania istniejących poglądów. I te zajęcia przez profesora Szczepańskiego oceniane były jako bardzo instruktywne, przez profesora Kowalskiego jako inspirujące i zachwycające. Także nie było aż tak źle. Szczególnie prywatne relacje łączyły profesora Znanieckiego z jego najbliższymi uczniami. Między mistrzem Florianem Znanieckim i jego uczniami, pisał profesor Dulczewski, istniał stosunek naukowego partnerstwa, przeradzającego się w bliską więź, zażyłość i współżycie na gruncie towarzyskim. I w miarę upływu czasu, zwłaszcza w latach 30. XX wieku, coraz większą liczbę zajęć na uniwersytecie zaczęli prowadzić jego uczniowie. W tym między innymi pani, której sylwetkę mogliśmy widzieć wchodząc do tego budynku. Mam na myśli Ludwikę Dobrzyńską-Rybicką, która doktorat z filozofii uzyskała w Curychu, a habilitację z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szanowni Państwo, podstawowym spoiwem poznańskiej szkoły socjologicznej była teoria i metodologia Floriana Znanieckiego, którą rozwijał także w Poznaniu. W tym czasie opublikował m.in. wstęp do socjologii, który może być uznany za jego manifest i taki podręcznik tej szkoły. Opublikował socjologię wychowania, miasto w świadomości jego obywateli na podstawie materiałów zebranych w konkursie pod tytułem Czym było i jest dla ciebie miasto Poznań. W języku angielskim opublikował The Laws of Social Psychology, The Method of Sociology, czy Social Actions. I ponieważ ten system teoretyczny Znanieckiego jest w tym gronie dobrze znany, więc uwagę chciałbym skupić na innym zagadnieniu, mianowicie na przekonaniu uczniów Znanieckiego o odrębności jego poglądów wobec innych znanych im nurtów badań socjologicznych. I to widać wyraźnie w wielu pracach, między innymi we wstępie napisanym przez Franciszka Mirka do jego książki pod tytułem Elementy społeczne parafii rzymskokatolickiej, wydanej w 1928 roku. Warto zaznaczyć, że słowa, które za chwilę przytoczę, odnoszące się do badania zjawisk religijnych, napisał ksiądz katolicki, który jako socjolog, zgodnie z zasadą współczynnika humanistycznego, głosił, że rzeczywistość społeczna jest taka, jaka istnieje w doświadczeniu działających jednostek, a nie taka, jak ją postrzega z zewnątrz badacz, tutaj ksiądz. I pisał Mirek w 28 roku. Przede wszystkim podkreślić musimy, że do socjologii nie należy badanie początków lub obiektywnych treści ani religii, ani nauki Kościoła rzymskokatolickiego. W myśl założeń poznańskiej szkoły socjologicznej profesora Znanieckiego przedmiotem badań socjologa są wartości i czyny społeczne, które socjolog już odnajduje w badanych przez siebie grupach czy jednostkach społecznych. W tym kontekście Mirek pisał o różnicy między szkołą Znanieckiego a szkołami Durkheima czy Spencera. Na tym poziomie ustawiał szkołę Znanieckiego. Z tego określenia przedmiotu socjologii, pisał Mirek, wypływa zasadnicza różnica między stanowiskiem, jakie odnośnie do grup religijnych zajmuje na przykład szkoła Durkheimowska lub Spencerowska, a szkoła socjologiczna poznańska. Podczas gdy szkoła Durkheimowska stawia a priori pewne założenia filozoficzne odnośnie do istoty religii, podczas gdy szkoła Spencerowska głosi, że przy opisie początku i rozwoju instytucji kościelnych trzeba opisywać początek i rozwój socjologii, to szkoła socjologiczna poznańska nie wdaje się w dociekania filozoficzne, zostawiając to innym naukowcom, a sama bada tę i taką społeczność, jaka jest dana w doświadczeniu przedmiotów społecznych. Koniec cytatu. To pojęcie szkoły Znanieckiego używali także inni jego uczniowie, między innymi profesor Stanisław Kowalski czy profesor Zygmunt Dulczewski. A także o tej wewnętrznej spójności tej grupy zebranej przez Znanieckiego i ich odrębności
wobec innych socjologów pisano za granicą. Między innym, i wtedy ona była zwana najczęściej, może trochę krzywdząco dla innych ośrodków w Polsce, ale ona była nazwana wtedy szkołą polską. Między innymi Louis Kozer uznawał szkołę Znanieckiego za jedną z trzech, które pojawiły się na świecie w okolicach I wojny światowej, stawiając ją obok szkoły Dirkheimowskiej i szkoły chicagowskiej. Szanowni Państwo, paradoksalnie ważnym czynnikiem rozwoju szkoły poznańskiej był brak przed końcem I wojny światowej instytucjonalnych ram rozwoju socjologii na ziemiach polskich. Podobnie jak to było we Francji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych. Socjologią zajmowali się wcześniej uczeni formalnie reprezentujący inne nauki. W Polsce byli to m.in. profesorowie Ludwik Gumblowicz, Ludwik Krzywicki, a Edward Abramowski, Kazimierz Kelles-Kroy, Zygmunt Baliski czy Bolesław Limanowski. Znaniecki jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie zdołał doprowadzić do powołania studiów socjologicznych na uniwersytecie, a następnie zbudować w Poznaniu skupione wokół niego środowisko naukowe, zdolne stworzyć i zaproponować instytucjonalne ramy współpracy innym polskim socjologom. Środowisko to powstało na bazie kształconych przez niego uczniów, a także zachęconych do współpracy polskich socjologów i przedstawicieli nauk pokrewnych. I wśród tych współpracowników, być może niekoniecznie uczniów Znanieckiego, no koniecznie musimy wymienić Jana Stanisława Bystronia, Czesława Znamierowskiego, Kazimierza Tymienieckiego, a także dr Eileen Markley, żonę Znanieckiego, doktor prawa, którą poznał w Chicago i która odegrała ogromną rolę w powstawaniu instytucjonalnej socjologii w Poznaniu. Proszę Państwa, gdyby wszystko dobrze się ułożyło, do tego grona współpracowników dołączyłby również nie kto inny jak Bronisław Malinowski. On już przyjął ofertę pracy w Poznaniu od Znanieckiego, tylko nie wszyscy profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego, być może zbyt konserwatywni, a nie chciało się na to zgodzić. I do tego nie doszło, ale proszę sobie wyobrazić, mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, że w jednej katedrze byliby zarówno Znaniecki, jak i Malinowski. Obydwaj profesorowie wówczas znani w świecie. W 1921 roku Znaniecki powołał w Poznaniu niezależne od struktur uniwersyteckich, choć powiązane personalnie i lokalowo Towarzystwo Naukowe o nazwie Instytut Socjologiczny. Pierwszy w Polsce i jak sam twierdzi, bo tego nie sprawdziłem, ale Znaniecki twierdził, że to był piąty tego typu instytut w świecie. Po Paryżu, Brukseli, Turynie i Kolonii. W 1928 roku stał się on instytucją ogólnokrajową i przyjął nazwę Polskiego Instytutu Socjologicznego. O jego działalności można by długo opowiadać, ale chciałbym powiedzieć tylko o jednej jego zasłudze. Mianowicie o tym, że do 1939 roku udało mu się zebrać w różny sposób, najczęściej drogą konkursów, ponad 1700 różnych autobiografii, dokumentów osobistych. Wiemy, że w Poznaniu Znaniecki ogłosił pierwszy w świecie konkurs na pamiętniki, o czym chciałbym jeszcze powiedzieć za chwilę. Ważnym kierunkiem w kierunku tworzenia zarówno tej szkoły socjologicznej w Poznaniu, jak i dla tworzenia środowiska socjologicznego w Polsce w ogóle było nawiązanie współpracy z czasopismem Ruch Prawniczy i Ekonomiczny wydawanym w Poznaniu od 21 roku, który od 25 roku nosi nazwę Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny i ukazuje się do dzisiaj. Tym, czym dla socjologii we Francji było powstanie L'année sociologique, tym dla socjologii w Polsce było wydanie przez Instytut w kwietniu 1930 roku pierwszego numeru przeglądu socjologicznego, dzisiaj wydawanego w ośrodku łódzkim. Kwartalnik ten był pierwszym czasopismem w kraju poświęconym wyłącznie socjologii. O ile jednak pismo założone przez Emila Dirkheima publikowało przede wszystkim prace jego i jego uczniów,
O tyle przegląd socjologiczny stawiał sobie za cel integrowanie różnych środowisk. Zatem czasami, kiedy o szkołach socjologicznych, czy o szkołach w nauce, mówi się o tym, że one czasami przybierają taki charakter wręcz sekciarski, że pracują w izolacji, że nie dochodzą do nich inne teorie, to w tym przypadku tak nie było. Ośrodek poznański charakteryzował się otwartością na współpracę z innymi ośrodkami w Polsce, z Warszawą, z Krakowem, które, jak wiemy, reprezentowały też własne paradygmaty i ujęcia. I na przykład w przeglądzie spoza szkoły poznańskiej w okresie międzywojennym publikowali między innymi Stanisław Rychliński, Stefan Czarnowski, Gina Asoro-Dobraj, Stanisław Osowski, Aleksander Hertz, Paweł Rybicki, Władysław Grabski, Helena Radlińska czy Witold Kula. Co jest charakterystyczne dla szkoły poznańskiej, to właśnie, że dążyła do utrzymywania tej współpracy z innymi instytucjami, również z instytucjami spoza Polski. Znaniecki był członkiem Międzynarodowego Instytutu Socjologicznego założonego w Paryżu. Szczególna współpraca istniała ze socjologicznymi ośrodkami w Stanach Zjednoczonych. Za sprawą Teodora Abla, ucznia Znanieckiego, Poznań odwiedzili m.in. pedagog William Russell czy socjolog Robert McKeever. A Polski Instytut Socjologiczny otrzymał od Carnegie Corporation z Nowego Jorku fundusze na badania stosunków polsko-niemieckich na Górnym Śląsku. Z kolei Znaniecki w czasie swoich pobytów w Stanach Zjednoczonych brał udział w ówczesnych, bardzo polaryzujących badaczy społecznych debatach metodologicznych. Szanowni Państwo, na koniec chciałbym przypomnieć słowa Lee Harvey'a, który zajmował się zjawiskiem szkół w nauce i napisał, że kiedy odchodzą liderzy, zanikają również szkoły. Jak wiemy, Znaniecki z powodu wybuchu II wojny światowej musiał zmienić plany i nie wrócił do Polski. Jego uczniowie podjęli pracę w różnych miastach, Tadeusz Szczurkiewicz w Poznaniu i w Toruniu, Józef Hałasiński w Warszawie i w Łodzi, podobnie jak Jan Szczepański. Stanisław Kowalski najpierw pracował w Łodzi, później w Poznaniu. Franciszek Mirek związał się z ośrodkiem lubelskim, a Jerzy Piotrowski z ośrodkiem warszawskim. Na stałe w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotykał się ze Znanieckim, mieszkał Teodor Abel, a Stanisław Andrzejewski w Wielkiej Brytanii, czy Stanisław Andreski. I odpowiedź na pytanie o stopień koherencji przedstawicieli szkoły poznańskiej po 1945 roku nie jest łatwa. Jeśli można spróbować ostrożnie wskazać na wątki, które łączyły i które stanowią o pewnej kontynuacji, to przede wszystkim powiedziałbym o przywiązaniu do założeń socjologii humanistycznej, o budowaniu teorii od dołu ku górze, o badaniu wzajemnego wpływu między działaniami jednostek a struktury społecznej. Uczniowie Znanieckiego często podejmowali także bliską jemu problematykę, między innymi kultury rozumianej jako ład akcjonormatywny obowiązujący w różnych systemach społecznych, problematykę narodu, migracji, mobilności społecznej, miasta, przestrzeni, wychowania i edukacji. Metodologicznie kontynuacja przejawiała się w prowadzeniu badań jakościowych, zwłaszcza wykorzystujących dokumenty osobiste. Na przykład w 1981 roku pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, nawiązując do badań Znanieckiego sprzed 60 lat, tych badań z 1921 roku na życiorysy robotników, ogłosili konkurs również na autobiografię robotników, ogólnopolski konkurs, z którego powstały dwie ważne publikacje. Z kolei socjologowie z Instytutu Zachodniego zorganizowali trzykrotnie konkurs na pamiętniki osadników i mieszkańców ziem zachodnich i północnych. Ponadto w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Kielcach i wielu innych miastach, miasteczkach nawiązywano do konkursu „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?”. W samym Poznaniu to pionierskie badanie Floriana Znanieckiego powtórzono dwukrotnie w 1964 roku przez profesora Janusza Ziółkowskiego i w 1994 przez profesorów Cichockiego i Podemskiego.
Myślę też, że to nie był przypadek, że właśnie w Łodzi za pośrednictwem metody Fritza Schlitzego odkryto wagę autobiografii, która była tak bliska Znanieckiemu. I podtrzymuję to, co powiedziałem na początku, że recepcja Znanieckiego była zniuansowana i często dystansowano się od jego poglądów na przedmiot i zakres socjologii. I to nie tylko ze względów politycznych, ale też merytorycznych. W 1975 roku profesor Zbigniew Tyszka, dokonując przeglądu zainteresowań badawczych socjologów w Poznaniu, uważał, że nie występowała wówczas grupa socjologów, którzy by zdecydowanie pisał, być może to jest to słowo zdecydowanie zdecydujące, opierali swą działalność na systemie socjologicznym Floriana Znanieckiego. Przyznawał jednak, że, cytuję, faktem jest, że Znaniecki bezpośrednio lub pośrednio oddziałał na niektórych poznańskich socjologów, inspirując i ukierunkowując w pewnym sensie ich działalność naukową. I myślę, że ten temat jest bardzo ciekawy i zasługuje po prostu na podjęcie osobnych badań, osobnych studiów. Ostatnie słowo. Myślę, że za dowód istnienia mitu Szkoły Poznańskiej, wytwarzanego zarówno przez uczniów i przyjaciół Znanieckiego, jak i interpretatorów jego myśli, można uznać także instytucjonalne działania, w tym na przykład zarejestrowanie 30 lat temu Fundacji Naukowej imienia Floriana Znanieckiego przez jego uczniów, przyjaciół, kontynuatorów. O Znanieckim i jego szkole przypominają wciąż liczne konferencje. Okres międzywojenny był na przykład ważnym punktem odniesienia drugiego zjazdu socjologicznego w Poznaniu w 1969 roku. Międzynarodowe konferencje zorganizowano w stulecie urodzin Znanieckiego w 1982 roku czy w stulecia chłopa polskiego w 2018. Dzisiaj na jubileuszu pana profesora Marka Ziółkowskiego, naukowego prawnuka podwójnego Floriana Znanieckiego, również o tym mówimy. I te wszystkie działania podtrzymują pamięć kolejnych pokoleń socjologów o dawnych mistrzach i o ich geonealogiach naukowych i mam nadzieję są ciągle inspirujące. Dziękuję bardzo.